Hej, witajcie, z tej strony Iro i witam was w kolejnym odcinku z gry Hobby. Teraz próbujemy się w ogóle dowiedzieć, co mamy zrobić. Nawet nie mamy żadnego znacznika na mapie. Ale teraz mamy przeciwników. Jeszcze tutaj jest ten wielki. Kurde, no, chciałem. Ajajajaj, aj, aj. No to może być trudne. Tych dwóch najsilniejszych teraz dostałem praktycznie. He. No podejrzewam, że jeszcze jeden cios i. No może trochę więcej. By było po nim. Ale? O, właśnie. No, cieszycie się, widzę. Chyba sobie tutaj jeszcze może leciutko pozwiedzam. I tu jest chyba teleport. Aj, au. No dobra. I tędy. Coś tu odnajdę? O! No jednak. No a to zielone żetony. Myślałem, że schemat. Schemat by się przydał, bo trochę już ma tych punkciorów. Jedynie co mogę, to sobie odblokować ewentualnie. Oj, o kurde no. Odblokować ten wygląd i wygląd tej postaci i ten. No i parę tych usiedł. Parę tych zdolności, co tam zmienia, że tam mają więcej życia, więcej energii, czy coś w tym stylu. Dobra, tylko to mi nic nie dało. No, gdzie ja mam iść teraz? Gdzieś tu był ten wielki robot, on chyba był tu. Albo nie? Dobra, chyba sobie skorzystam z teleportu i się cofnę do. Nawet nie widzę tych jak to. Tego miejsca, co mogę użyć ręki i ewentualnie coś przesunąć. Dobra. Teleporcik. I się teleportujemy tu. Sobie odblokujemy jakąś wygląd postaci. I parę umiejętności, o ile coś tam mi doszło. O. A, blokowanie takiej dużej energii, dobra. Przyspiesza odzyskiwanie energii, obniża zdrowie, zwiększa szybkość, ale obniża zdrowie i energię. Zwiększa zdrowie, ale spowalnia odzyskiwanie energii. Bym może z tego sobie. Spróbował. O, jeszcze dwie. W sumie jedna umiejętność i jeden. Znaczy dwa schematy, z tym jeden. Chociaż nie, dwie umiejętności, bo już mam wszystkie. Większa zdrowia, ale spowalnia odzyskiwanie energii. Niech będzie, zobaczymy jak on. O! Przyjemnie. Teraz jestem ciekaw, co muszę zrobić. Musiał tu chyba się dostać.
Chociaż nie wiem. Praktycznie nie mam tu nigdzie powiedziane, gdzie mam iść teraz. No więc przeteleportuję się może z powrotem. I poszukam tego robaczka latającego. Gdzie on mi zniknął? Wow, wow, wow. Okej, chyba trochę tak na skróty sobie poleciałem. Czekajcie, tu gdzieś jest życie. A tutaj. Wow. Ma ogrom życia. Teraz. Dobra, pójdę sobie tędy może. Oż ty. Okej, coś tu może odkryję. Coś tu odkryłem chyba. Tylko, że... No! God damn it. Chyba tak nie działa. Ja bym sobie tędy po prostu popłynął. No. No nic, spróbuję tędy. Może się uda, może nie. Gdzie on jest? Kurde, mi zniknął. No tutaj nawet nie mam odblokowanego tego ani przejścia, ani... Jak ja to zrobiłem? Aha, bo mi... Dobra, dobra. Dobra, dobra. Będę bym musiał, kurde, naokoło to obchodzić, ale... No szczerze nie wiem, gdzie mam. O. Gdzie to mam iść teraz? Jeszcze kurde no. A tu już sobie nie wejdę, no dobra. No dobra, idziemy do jakiegoś teleportu i pokombinuję może. Tu? Tutaj? Nie tu.
Nie wiem, że teraz kurde na ni nie wyjdę, ani nie wejdę. To nic, chyba będę musiał się ubić, żeby się cofnąć do checkpointu któregoś. No właśnie, choćby tego. No i chyba mam całą mapę odkrytą. Tutaj, kurczę, no. Może jednak tutaj, w tym środku. Tu nie jest, no, znalazłem tego kolesia, co piszczy. Ale gdzie go chyba słychać. No tu jest pełno nawet tych robotów, więc nie ma nawet możliwości się... ...dostania. Wiecie co, ja chyba zrobię małe cięcie. I sobie pochodzę, poszukam, co trzeba zrobić. Bo jestem ślepy, albo nie widzę tego znacznika. Dobra, wiecie co? Tu zrobię cięcie i zobaczymy się za chwilę. No, cześć, chyba jestem z... chyba wiem, gdzie muszę iść. Musiałem obejść to z powrotem. Tutaj sobie odblokowałem to przejście. I prawdopodobnie muszę iść tędy. Ale czy na pewno, to nie wiem, no zobaczymy, no tu jeszcze mnie nie było. Więc może jednak coś będzie. Co pozwoli mi ruszyć dalej z historią, z fabułą raczej. Mogę się mylić, ale jest jakiś trop. No tu jeszcze mogę nawet gdzieś iść. Co my tu mamy? Aha, czyli sobie mogę tędy jakby wrócić. No dobra. Zobaczmy, czy to jest to. No tu raczej nigdzie nie mogę chyba skoczyć. Czyli to raczej nie będzie to. Kurde, mam dylemat, bym musiał chyba zobaczyć sobie. Podejrzewam, że tutaj bym musiał coś zrobić, ale nie mam jak. Ewentualnie tutaj gdzieś jeszcze te rejony odkryć. Można by spróbować. Ewentualnie zobaczyć, co tam jest. Dobra, może... No... Okej.
Czyli jednak to nie tu. Kurde, no nie ma nigdzie znacznika, którą stronę się w ogóle wybierać. Spróbowałbym tutaj. Ten fragment jest ciemny. Tam może coś być. Dobra, spróbujemy do... Gdzie to jest najbliżej? Chyba będzie tutaj. I tu jest ogólnie cały ten robot, ten tytan. Dobra, tego to nie chciałem. Tego to nie wiedziałem, że można go przytulić i coś dostać, do się dostanie. God damn it. Nie o to mi chodziło. Dobra, ja to chciałem iść tędy, tak? To są drzwi. No, tylko że ten tu właśnie nie można. Albo. Nie ma jak się w ogóle tu dostać. A ja bym podszedł tutaj do tej kurde wielkiej głowy. Może coś mi pomoże. A gdzie są te drzwi? Bo ani nie mogę nigdzie wejść tu. Ani nic. Gdzie jest ten teleport? Tutaj gdzieś. Jest to? Nie, tu. I teraz jak tam się na górę wchodziło? Chyba tędy jakoś. Tu? Ja to są chyba nawet te z... drabinka. Dobra, fajnie, cieszę się, że możecie tutaj. No i co teraz? Wiecie co? Nawet nie mam punktu za bardzo zaczepienia jakiegokolwiek.
Gdybym musiał jeszcze jakiegoś takiego tytana znowu znaleźć gdzieś. Tutaj zdobyłem chyba to. Mam dwa. Tu jest trzy. Widzę, że też mi się nie pokazał ten robot, co mi tam pomaga. Chyba mi się udało znaleźć sposób, co dalej. Pozdobywałem wszystkie te, zlikwidowałem wszystkie te punkty zarazy, jak gdyby. I tak. On był tu, gdzie on był? Tutaj był punkt i był tutaj, niedaleko, w sumie to bardziej tu, niedaleko tego miejsca, gdzie żeśmy w ogóle zaczynali. I teraz możemy coś tu zrobić. Możemy to aktywować. Pytanie jest po co? Tu jest w końcu nasz robocik się pojawił. Rusza się. No, a my tą wieżę mieliśmy coś z nią zrobić. W niebo wstąpienie. No, okej. On sobie po prostu wstał, a ja sobie mogę teraz, gdyby po nim chodzić, tak? No i rękę mi wysunie pewnie. No, dzięki. To jest ogólnie, to był chyba nasz ogólny taki pierwotny chyba cel. To ciężko idzie, widzę tu. No i fajnie. Kolejny do przesunięcia. Czuję, że na górze będzie tak w pewnym rodzaju boss jakiś. No to no. Nie, no złap to. Dobra, ale chyba tędy muszę. Do góry. Tylko by nie spaść. Okej, jeszcze kącik. I teleport. Ale a nie wchodź tu. Zresztą zobaczymy, co tu się stanie. Czyżby tu była ta. Oj nie. Myślałem o czymś innym.
Wyglądałem jakby jego przodkowie czy coś. No tak myślałem, że ona tu może być. Ta postać. Nie myślałem, że ona za tym stoi. Okej, chyba nie będziemy już zatruci. Co forma życia jakaś. Słuchaj tą broń. A, to miałem do wyboru. Tak więc jednak nie był krótszy ten odcinek, kurde. Tak kończy się dosyć tajemnicza gra. Nadal nie wiemy jak ta nasza postać się nazywała. No kurde, ja byłem bardzo zadowolony z tej gry. Mi się bardzo podobała historia. No, prowadziła do tego celu, a ta postać była z innej planety, z kosmosu, albo on był z innej planety. Tak więc to byłoby na wszystko. Ja byłem bardzo zadowolony, fabuła i wszystko mi się podobało, chociaż czy to można nazwać fabułą? Bardziej to był taki no nie wiem. Ale o coś tu jeszcze się dzieje. I cała historia od nowa się zaczyna? Tak by wyglądało. Ale ja byłem bardzo zadowolony z tej gry. Bardzo mi się podobało. No, miała takie fajne momenty. Choćby ten końcówka, co się w ogóle nie spodziewałem. Też jestem ciekaw, co by się stało, jakbym próbował ją ubić. Tak więc myślę, że to by było na wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej!